Wiek XVI był złotym okresem nie tylko dla państwa polskiego, ale i jego kultury. Uzyskanie dostępu do morza przełożyło się na intensywne kontakty handlowe z innymi państwami, a te zaowocowały szybkim bogaceniem się szlachty na sprzedaży zboża i drewna. Dzięki temu wielu synów z rodów szlacheckich wyjeżdżało za granicę, by tam się kształcić. Również i do Polski zaczęli przyjeżdżać artyści z Europy, przede wszystkim z Włoch, widząc w Polsce kraj z potencjałem. Dzięki temu idee renesansowe szybciej do Polski przenikały. Na zlecenie monarchy, magnatów czy miast zaczęły powstawać bogate budowle w stylu renesansowym. We wieku XVI nastąpił intensywny rozwój literatury w języku polskim. Idee reformacji przekonywały, że aby przekaz dotarł do szerokiego grona odbiorców, to należy Słowo Boże głosić w językach narodowych. Do podobnych wniosków doszli poeci i pisarze. Do najsłynniejszych przedstawicieli polskiego renesansu należeli Jan Kochanowski, twórca serii fraszek, czyli krótkich, rymowanych utworów przedstawiających ludzkie wady i zalety, Mikołaj Rej, pierwszy autor, który tworzył tylko w języku polskim, a w swoich utworach opisywał zalety spokojnego wiejskiego życia, oraz Andrzej Frycz-Modrzewski, który w swoich dziełach koncentrował się nad programem reformy państwa. Pod koniec XVI wieku powstał pierwszy polski przekład Biblii, którego autorem był Jakub Wujek z Wągrowca. Wiek XVI to również moment, kiedy powstały podstawy dzisiejszej gramatyki i ortografii. Centrum kultury renesansowej, promieniującym na resztę kraju, był Dwór Królewski. Czasy Zygmunta I Starego oraz jego włoskiej małżonki Bony Sforcy to okres bardzo intensywnego rozpowszechniania się idei renesansu. W tym stylu przebudowano Zamek Królewski na Wawelu, a także wybudowano w Katedrze Wawelskiej renesansową kaplicę zygmuntowską, której budowniczym był Bartłomiej Berecci. Osobą, która zmieniła świat, był polski uczony Mikołaj Kopernik. Po ukończeniu studiów w Krakowie wyjechał uczyć się dalej do Włoch, gdzie studiował prawo oraz medycynę. Po powrocie do kraju skoncentrował się na swojej największej pasji, czyli astronomii. Kopernik, mimo tego, że nie znano jeszcze teleskopu, ustalił, że to Ziemia oraz wszystkie inne planety kręcą się wokół Słońca, a nie, jak twierdzono dotychczas, że Słońce wokół nich. O jego odkryciu mówiono, że wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię. Swoje odkrycie opisał w wydanym tuż przed śmiercią dziele o obrotach ciał niebieskich. Jego poglądy początkowo były potępiane zarówno przez środowisko naukowe, jak i przez Kościół, który twierdził, że ta teza jest niezgodna z Biblią. Dopiero na przełomie XVI i XVII wieku, za pośrednictwem wynalezionego przez Galileusza teleskopu, udało się ten pogląd zmienić.